kreator instalacji, pierwsze uruchomienie. Po podłączeniu zasilania na panelu głównym EcoSTER pojawi się okno z wyborem języka. W zależności od potrzeb wybierz właściwe ustawienie i przejdź do dalszego etapu, klikając w strzałkę w prawym górnym rogu. Następnie ustaw aktualną datę i godzinę. Następnie pojawi się okno kreatora konfiguracji układu. Jeżeli na tym etapie chcesz rozpocząć konfigurację układu hydraulicznego, musisz kliknąć w zielony znacznik. Pojawi się okno, w którym będzie konieczne wskazanie posiadanego źródła ciepła. W zależności od dokonanego wyboru, sterownik będzie w różny sposób sterował instalacją i pracą pompy głównej. Pojawi się kolejne okno, w którym należy wskazać sposób przekazywania ciepła, bezpośrednio, z użyciem bufora lub przy pomocy sprzęgła wymiennika. Jeżeli sterownik ma obsługiwać więcej niż dwa obiegi mieszaczowe, należy skorzystać z modułu rozszerzeń B lub C. W tym kroku konieczne jest wskazanie, czy wykorzystywany będzie moduł rozszerzeń. W kolejnym etapie wskaż, czy sterownik ma obsługiwać proces ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej. Następnie w zależności od wcześniejszego wyboru, czy źródłem ciepła dla CWU jest bufor, czy główne źródło ciepła, a także w jakim trybie będzie pracował, z priorytetem lub bez. Jeżeli wybrana została obsługa ciepłej wody użytkowej, kreator zapyta, czy w układzie będzie pompa cyrkulacji. Następnie możemy wskazać, czy w układzie będzie wykorzystywany czujnik temperatury zewnętrznej. W dalszych krokach należy skonfigurować obiegi hydrauliczne. Wpisz nazwę wybranego obiegu, wybór zatwierdź symbolem Enter. Wybierz metodę sterowania. Stałowartościową lub w przypadku podłączonego czujnika temperatury zewnętrznej możesz wybrać tryb sterowania pogodowego. W zależności od wcześniejszego wyboru, w przypadku sterowania stałowartościowego należy ustawić temperaturę dzienną i obniżenie nocne. W przypadku wyboru sterowania pogodowego należy dostosować krzywą grzewczą i przesunięcie równoległe krzywej. Następnie konieczny będzie wybór termostatu. Konfiguracja poszczególnych typów termostatów zostanie opisana w dalszej części filmu. Po skonfigurowaniu wszystkich aktywnych obiegów możemy przejść do sprawdzenia wszystkich elementów wykonawczych przez aktywowanie poszczególnych wyjść wysokonapięciowych do sterowania pompami, siłownikami mieszacza, a także wyjściem bezpotencjałowym do sterowania głównym źródłem ciepła. Uruchamiając poszczególne elementy sterowania, możliwa jest obserwacja pracy poszczególnych elementów wykonawczych. Na tym etapie należy przejść do skonfigurowania połączenia z EcoNet. W tym celu kliknij na zielony znacznik. Pojawi się ikonografia przedstawiająca sposób połączenia modułu internetowego. Jeżeli wszystko jest połączone prawidłowo, przejdź do kolejnego etapu. Sterownik sprawdzi status połączenia między nim a modułem EcoNet. Jeżeli połączenie jest prawidłowe, kolejnym krokiem jest przejście do wyboru, czy moduł EcoNet ma być podłączony przez sieć Wi-Fi, czy też przewodowo. W przypadku wyboru połączenia bezprzewodowego, przejdź do okna, gdzie możesz wprowadzić parametry sieci takie jak nazwa sieci SSID, hasło, rodzaj zabezpieczeń. Po poprawnym wprowadzeniu tych parametrów wykonaj test połączenia. Po zakończonym teście pojawi się status połączenia, QR kod zawierający unikalny numer UID urządzenia oraz ten sam numer zapisany tradycyjnie na dole ekranu. Po przejściu całego kreatora urządzenie przejdzie do normalnej pracy. Jeżeli przy pierwszym uruchomieniu sterownika konfiguracja któregoś z obiegów nie została w pełni wykonana, bądź zostało dodane nowe urządzenie peryferyjne, termostat, moduł internetowy, moduł rozszerzeń, istnieje możliwość zmodyfikowania ustawienia sterownika bez konieczności ponownego przechodzenia całego kreatora.